Miałem dla Was przyjemność testować buta North Face Vective. Przypadła mi akurat wersja Infinite, czyli to jest ta środkowa z płytką z Pebaxu, nie z płytką węglową. Moje wrażenia z tego buta są ogólnie pozytywne. But jest wygodny, but jest dosyć twardy, ale to wcale nie przeszkadza w terenie. To, co na mnie zrobiło największe wrażenie, to właśnie zastosowanie tej płytki. Ta płytka tutaj, mimo że nie jest węglowa, ona jest dosyć sztywna. Dodaje to sprężystości, dodaje to stabilności, separuje stopę od ostrych krawędzi, kamieni i innych rzeczy. Ale ta płytka to nie jest coś takiego, co płytka w butach asfaltowych, że jak biegniemy po asfalcie w startówce wyższej klasy, to mamy takiego powera, czujemy odbicie. Tutaj tego nie ma, nie oszukujmy się, to nie jest but, który biegniemy po asfalcie, jest super butem asfaltowym, przebiegamy przez teren, biegamy do lasu i nagle on się transformuje, jest butem terenowym. Cały czas na twardych nawierzchniach, chodnikach, ulicach czujemy, że to jest but terenowy. Trochę nas spowalnia, trochę czujemy, że nie jest to typowa asfaltówka. Największą zaletą dla mnie tego buta to jest przyczepna guma. Jeszcze tak przyczepnej gumy ja nie miałem okazji testować. Jest mega przyczepna na mokrych kamieniach, na mokrych asfaltach, chodnikach, na mokrych częściach skał. Bieżnik na pierwszy rzut oka wydaje się nieszczególny, po prostu jakieś motylki, ale to w tych motylkach tkwi szczegół. One tutaj są, mają wcięcia i z góry, i z dołu, ale mają wcięcia też po bokach. I tutaj, jeżeli nawet stawiamy stopę pod kątem, to te ząbki chwytają teren i ta stopa nam się nie zjeżdża. Tak samo jest jak zbiegamy czy podbiegamy. Z każdym tych miejsc, z czterech stron, zawsze złapiemy jakąś przyczepność. I tak jak jeszcze muszę to powtórzyć, guma mega się klei do mokrych powierzchni. Na głębokim śniegu, na głębokim błocie brakuje. Jest mimo wszystko trochę krótki ten bieżnik, no ale też nie oszukujmy się, nie na takie warunki ten but został zaprojektowany. Płytka jest inaczej ułożona niż w modelu Flight, gdzie troszeczkę jest krótsza. Tutaj ona wychodzi na stopę z jednej, z drugiej strony. To dodaje jeszcze większej stabilizacji, więc jeżeli nie jesteśmy jakimiś wyścigowcami, nie staramy się wygrać i walczyć o pierwsze miejsce, ale i liczy się dla nas stabilizacja i pewność kroku, to tutaj ten model jest dla nas idealny. Jeżeli chodzi o cholewkę, bardzo przewiewna. Kropla wody przechodzi na wylot, powietrze krąży po stopie swobodnie, ale jest bardzo dopasowana i w połączeniu z tą płytką tworzy ze stopą jedną całość. W ogóle nie czujemy, że tam są jakieś luzy, że coś się rusza. Naprawdę każdy krok jest pewny i stabilny. Do tego dodatek kewlaru w cholewce Matrix powoduje to, że jest i cienka, i bardzo wytrzymała. Zapiętek klasyczny, nie jest jakoś bardzo usztywniony. Dla mnie ani nie przeszkadzał, ani jakoś nie pomagał specjalnie. Sumowując wszystko, but ogólnie wygodny, bardzo wygodny nawet w porównaniu z innymi modelami terenowymi, w których biegałem, czuć tą wygodę. Po prostu słowo wygoda to jest, myślę, że taki mianownik, który opisuje bardzo wiele w tym bucie. Płytka, która dodaje stabilności i dynamiki, ale pamiętajmy, że to nie jest but asfaltowy z kategorii startówek. Jest szybciej, ale petardy nie ma. I mega przyczepna guma. Bardzo się klei, pewny krok, mokre kamienie, mokre, twarde nawierzchnie. Trzyma się bardzo dobrze. Amortyzacja na dobrym poziomie. Przyzwoita, nie obciąża stawów, kolan przy biegach 40-kilometrowych, które robiłem w tych butach, naprawdę da odpocząć dla mięśni, dla stawów. Jest wystarczająca, przynajmniej dla takiego biegacza, jakim ja jestem. Najbardziej zadowoleni z tego buta powinni być biegacze typu ambitnego amatora, tak w cudzysłowie, czyli tacy, którzy zapewne nie staną na podium biegu jednego czy drugiego, ale chcą powalczyć o swoje najlepsze czasy na jakimś dystansie.
czyli mamy dobrą dynamikę, nie przesadnie dużą amortyzację, ale wystarczającą, żeby ukończyć w zdrowiu długi bieg dystansowy, bardzo wytrzymałą cholewkę i dobrze przyczepny bieżnik, czyli ambitny amator, który chce się pościgać, ale głównie z własnymi czasami, a niekoniecznie z rywalami o podium. Oglądając albo czytając jakieś recenzje w internecie, możecie odnieść wrażenie, że trochę słodzimy na temat tego buta, ale szczerze mówiąc, North Face zrobił kawał dobrej roboty. But jest zgrany pod każdym calem, wszystko jest dopasowane, dopracowane. W tajemnicy przed nami wszystkimi przez 2 lata były prowadzone prace nad nim. To nie jest z naszej strony uprzejmość dla North Face'a, że wypowiadamy się w superlatywach o tym bucie, bo produkt naprawdę jest bardzo dobry i może na pewno namiesza w kotle z pozostałymi butami terenowymi.